Witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina 4:54, jeszcze szaro jest, ale już zaczyna się rozjaśniać. Wyruszam na wykopki dzisiaj do Matcza, na Łąki, tam gdzie byłem ostatnio, tylko że troszeczkę inna działka. Jestem już na miejscu, pierwszy ciekawy sygnał i wyszła monetka, jedna kopiejka, a rok 1895, stan, no dosyć ładna ta moneta, w porządku, dobrze się zapowiada, ptaszki ładnie ćwierkają, tak miejscówka nasza wygląda. Mam kolejną monetę. Ciekawe co to jest. Stan nie za super. O, chyba wam nie powiem co to za moneta, bo jest trochę wytarta i nic nie widać na niej. Zielony krążek. Może po umyciu coś będzie widać. Jest kolejna monetka. Wyszło 5 zł z PRL-u z rybakiem. Troszeczkę jest taka wygięta, ale nie za dużo. A rocznik? O, słabo z tym rocznikiem będzie. Dziesiąty, dziewiąty. Może po umyciu będzie widać więcej. Stan monety nie jest za super. Ale duża, fajna moneta. Mam kolejną monetę. Fajny dzień, kurczę. Powiem wam, że dawno tyle monet nie wychodziło jak dzisiaj. Jakiś orzełek. A, 50 groszy. Z PRL-u. Czyli już są dwa PRL-e. Rocznik pewnie 49. A tymczasem znalazłem taki czubeczek. Tym razem trafiłem w łuseczkę. Trochę rozwalona tutaj. Jest kolejna moneta. Dosyć spora. O, 20 zł z PRL-u. W różnych odcieniach, chyba się zamaskowała tutaj na łoneczce. I kto tu na tej monecie jest? No Wodko, ulubieniec wszystkich poszukiwaczy. I wyszło coś znajomego, tłoczek od carskiej 76. Fajna łoneczka. Chodzimy z kolegą godzinę, a już wyszło kilka monet i taki fancik. Super. Znalazłem kolejną monetę. Jakieś maleństwo. Ale to chyba będzie boratyneczka. Proszę bardzo. I wyszło sreberko. 20 kopiejek, ale stan nie za super. Ale sreberko cieszy.
No, dobry dzień dzisiaj będzie. Już jest ok, a to dopiero druga godzina kopania. I chyba był jakiś śrubokręt, czy coś takiego. Trochę widać zużyty ten śrubokręt. Rączka widać drewniana. Już dawno się rozłożyła. Ale żelazo zostało. No i taki fancior. Jest kolejna moneta, dosyć blisko drogi, która tutaj biegnie nad Bugiem, jakaś polna droga. Ciekawe co za monetka. Stawiam na jakiś PRL. Momencik. Tak, to chyba jest PRL. Ale moneta w różnych odcieniach i zaklejona. Możliwe, że znów nowotko będzie. I tymczasem wyszedł guziczek, kalesoniak. Proszę bardzo. I mam kolejną monetę, jeden grosz współczesny. I jak widzicie, zaczęło troszeczkę kapać, ale nie poddajemy się. Wyszła jakaś monetka w międzyczasie. Możliwe, że to baratyneczka. Coś widać na tej monecie. Chyba jakiś orzełek. A teraz wyszła taka rureczka mosiężna. Znalazłem medalik. Ciekawe. Czy srebrny, czy aluminiowy? O, ucieka ode mnie. Jest kolejna moneta. O, 50 groszy z PRL-u. Rocznik 70, chyba pierwszy. Tak, 71. Jest kolejna moneta. Ciekawe, co to za zielone kółeczko. Niestety, jak widzę, jest strasznie wytarty. Może to był krajcar. A może coś innego. Nie powiem wam. Dobra, szukam dalej. Zacząłem sobie machać lewą ręką, bo prawa już mnie trochę boli. Jak widzicie, warunki są trochę trudne, bo chodzę po takich wymokniętych łąkach. Częściowo, nie całe łąki, tylko w pewnych częściach one są wymoknięte, ale już można chodzić, więc łażę tutaj, żeby nie wracać na tą łąkę. Tylko staram się całą przejść dokładnie. I wesoła rodzinka zadomowiła się na cewce od Equinoxa. Chyba polubiły tą piętnastkę. Tutaj jest jeden kleszczyk. Proszę bardzo. A kleszczyk numer 2 jest tutaj. Kleszczyk numer 3 jest tutaj. Ciekawe, ile mam na gumowcach kleszczy. No, wesoło. Dobra, ale mam nadzieję, że mnie nie zjedzą te kleszcze. Udała mi się majówka, jak widzicie. Piękna pogoda. Fajnie deszczyk pada. Ale jeszcze nie przemokłem, więc więc łażę dalej po tych łąkach. Może coś jeszcze wytuptam. A jak przemoknę, to zadzwonię po kolegę i podjedzie po mnie. Kilometr mam do szosy, więc sobie jakimiś kanałami dojdę tam. Nie będę naokoło szedł oczywiście, bo za daleko. Ten największy deszcz, nie było ciekawych sygnałów. Tak myślałem przez chwilę, czy nie pójść się gdzieś schować. Ale przetrwałem to jakoś. Nie przemokłem cały.
Więc szukam dalej. Zobaczymy. Może coś za moje poświęcenie ta łoneczka jeszcze da. Znów zaczęło padać mocniej i znalazłem współczesną złotóweczkę. Będę chyba kończył na dzisiaj, bo widzę, pogoda jest ciągle słaba i nic na to nie poradzę. Trzeba chyba sobie odpuścić te majowe wykopki. Łąka poczeka, za tydzień przyjadę tutaj, będę szukał dalej na tej łące. A tymczasem zawijam się i zmierzam w kierunku szosy. Tam kolega ma mnie odebrać. Idę powoli do auta. Mam nadzieję, że gdzieś nie utknę po drodze. Trochę tutaj więcej wody jest, ale powinienem się przetrzeć. Domy już niedaleko. No, wychodzę już z tych łąk. No niestety poszukiwania dzisiaj zakończyły się wcześniej. Pogoda nie pozwoliła, przemokłem. Chociaż niby płaszcz był i gumowce, ale jednak jakoś ta woda się dostała, wilgoć. Trochę też się zgrzałem i jestem mokry, a nie chcę zachorować, żeby znów móc za kilka dni znowu gdzieś wyjść na wykrywkę. Dobra, szukam jakiejś miedzy, żeby tą miedzą wyjść sobie na szosę. I tak skróciłem jakieś 500 metrów. O, tutaj coś jest. Przerwa pomiędzy zbożem a czymś zielonym. Nie wiem, co to rośnie. Nie jestem rolnikiem, to się nie znam. Dobra, pomiędzy tymi polami sobie przejdę i zaraz będę na szosie. O, wracam do cywilizacji. Mało przyjemnie jest kopać, będąc przemoczonym, więc no dzisiaj wystarczy. Jak mówiłem, łoneczki nie uciekną, a zdrowie trzeba szanować. Bo to nie jest sierpień, tylko 1 maja, ale wiemy, jaka pogoda jest teraz. Więc muszę uważać. O, zaraz będę na szosie. No hej, jestem już w domu. To są fanty z mojego wyjazdu, a ja nagrywam to podsumowanie już z gotowej mojej nowej kanciapki. Dobra, zaczynamy od lewej. Śrubokręt, jakiś taki stary, rurka mosiężna, co tam dalej było, 2 razy nowotko, 5 zł z rybakiem, 50 groszy 49, 50 groszy 71 rok, co tam. Plomba, ale nic na niej nie widać. Militarka. 2 czubeczki od nabojów. Mała łuseczka od jakiegoś pistoletu. Jeszcze muszę sprawdzić kaliber, jaki jest dokładnie. Łuska karabinowa, ale zniszczona, jak widać. Kawałek pierścienia od zapalnika. Tłoczek od carskiej 76. Guzik Aleksoniak. Tutaj jeszcze monetki. Możliwe, że to był Krajcer, ale jest strasznie wytarta ta moneta, więc nic na niej nie widać.
Jedna kopiejka, 1895 rok. Stan dosyć ładna. Dosyć ładna kopiejeczka. Kolejna moneta nieczytelna. Nie wiem, co to nawet mogło być. 20 kopiejek. Srebrna moneta, ale stan bardzo słaby. Rocznik niewidoczny. Szkoda, bo fajna monetka by była. Lecimy dalej. Nie wiem, czy ten kalsoniak już mówiłem. Medalik. Myślałem na początku, gdy go wykopywałem w deszczu, że jest srebrny, ale niestety po bliższej analizie okazało się, że jest tylko aluminiowy. Ale stan bardzo, bardzo ładny. No, wręcz idealny. I trzy monety Boratynki. Dwie nie za super, ale ta jest dosyć ładna. Widać na niej wiele szczegółów. Nie szurowałem jej za bardzo, bo nie chciałem coś zrobić tej monetce, bo ma potencjał. Więc w UKZ-cie się ucieszą z takiej ładnej borotyneczki na pewno. I taki to był wyjazd. No, warunki były na początku bardzo fajne, ale później pogoda, jak pamiętamy wszyscy, na święta majowe było kiepsko, deszcz zaczął padać, przemokłem i musiałem się ewakuować. Takie to moje wykopki w ten weekend majowy. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do Was Grosik. Cześć!